Witam serdecznie w ostatnim dniu turnieju o Puchar Bieliczki. Niedziela to są zawsze mecze o miejsca. A pierwsze mecze to są o te miejsca dalsze. W niebieskich strojach Junior Basket Klub Olsztyn, Warmia Mazury, a w białych strojach Most Katowice. Jest to mecz o miejsce 13-14. 21-33 prowadzi teraz Olsztyn. Tym że oni jadą, muszę przygotować do nich. Trenerzy zadowoleni z chłopców na turnieju, tak, ale mogło być wyżej, nie? Może miejsce trochę nieadekwatne, ale nie po miejsca przyjechaliśmy. Nauka przyjęta, a potem zrobiony. Budujecie zespół na przyszłościowy, OM U14, to dopiero będzie za 2 lata, nie? Jeszcze dalej myślimy. No, ale ten początek. Tak jak ja powiedziałem, Warmia Mazury jest w finale OM-u. Ja zapraszam trenerów na kolację. Co tam przekazujesz? Że mamy... Będziecie oglądać moje filmiki? Tak. SKM Polski Kosz. Czwarta kwarta to jest. Sklepik już jest wysprzedany. Tam parę nalepek nie zostało jeszcze. Kto gra w meczu Gwiazda, nie dostał Najka, się do mnie zgłosi. Dostałeś? No. Bo wczoraj było szaleństwo. Ja wiem, że te mecze nie są wygodne, bo o tej porze się śpi, nie, a nie gra. Ale nagrałeś to, bo moi nie uwierzą, że... Śpiący, śpią... No dobrze, śpią... Oni już śpią od piątku. A ja wam powiem w takim razie, dzień dobry. Jesteśmy na turnieju mini koszykówki, a gdzie? W sierpniu na obozie, jak spali. Całe 2 tygodnie. Jak tam, Maćku? Podania do przeciwnika. Proszę Państwa, to na razie tyle z meczu o miejsce 13-14. Wszystko na to wskazuje, że miejsce 13 będzie dla Warmii Mazur, dla Olsztyna, a Katowice miejsce 14. Do usłyszenia.